Co to jest Dudek? A chodzę do pierwszej klasy, to jeszcze nie wiem. No nie mam pojęcia, nie, na razie jestem zaskoczona. Dudek? Nie znam takiego. Dudek to wie pan, tacie, no jakby, proszę pana, troszeczkę, no, kziowaty, tacie, no. Dudek? No to jest ptaszek. Dudek z jakimś kabaretem. Jest taki kabaret Dudek? Dudek? Z panem Dziwońskim. Zna pani? No kiedyś poznałam. A można wiedzieć, w jakich okolicznościach? Ha, a tam. Halinka? Słuchaj, złoto, punktualnie o 10 w Nowym Świecie. Dziś zaczynamy. Przynieś wszystkie teksty? Nie, nie, no tamty tak, ale te, co masz, a ja ci dam jeszcze resztę. Maruszka i Eryka zawiadomiłaś? Dobrze. Niech przyjdzie Wojciech, niech przyjdą wszyscy techniczni. Nie, 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 tu nie potrzebujesz dzwonić, oni wiedzą. Oni wiedzą i spiszemy sobie wszystkie braki, niebraki i tak dalej. No wiesz, no nie połapiemy się w ogóle w tej chwili, to trzeba po prostu numer po numerze przejechać już tam na miejscu, poza tym, co wiemy, i odjazd. Słuchaj, zaproszenie takie, to jest wielkość naturalna. Tu jeszcze domaluje się Dudka, to jest niżej, da się. Tu taki paluszek wskazuje, tu się będzie wpisywał numer stolika. Halinko, nie jak przed tym gdzieś tu, czy tu. Ale tu to pilnujcie, pamiętacie, że wtedy było na drugim programie zrobili stolik, tak, że tam nic nie można było. Nie, teraz jest stolik, to jest wielkość naturalna. Tu masz, będzie napisane stolik, numer, a tu, to, tu się będzie pisało 60. Zaproszenie jest to wyraźnie. Panie strzelacie. Tu jest to inaczej, ale to tak namijany tekst, tu tekst, tu wszystko mi się. To mamy z głowy, kostiumy mamy z głowy. To widziałeś już też. Szybka droga jest tych czasów, to ja nie. Szybka droga to ja nie. To ja będę śpiewała bez was. Ale to trzeba kupić w sportowym sklepie po prostu. Tak, takie, takie gimnastyczne majtki. Zrób się, to trochę draki będzie. No Kobuszewski z czerwoną falbanką. Czy ja mogę zaczynać Playboyland, moi drodzy? Błagam, Krystyna! Druga, bierz się za nich. Już. Siele, dziękuję, Ryczek. Na razie. Nie. Czekam do aż do końca, bo ty. Musimy razem. Tak, i teraz już nie wszystkie razem są. Może tak. Tekst dojdzie. Koniec może być na drakę, absolutnie. Tak, ale rozchodzę. Nie, on daje koszulkę, wiesz, bo ja będę żenił, a na końcu do razu daję. Wiesz, podam. Wychodź. Sama nie wiem, na co mam dzisiaj smak. Ja mam tak. Czy powiedzieć nie, czy powiedzieć tak? Bum! Dobra. Dwie rzeczy na pewno. Junek, no. To parabrapka. Dobrze, teraz sekundę. James, powiedz mi tak od siebie, ty jesteś dobra w ruchu ręki? Bo ja myślałam, żeby ona miała tą długą pipkę, wiesz, to wszyscy palili w tej. Ach, to kontynu. Cudownie, no jasne. Tak. Bez zobowiązań, zrób ten kawaleczek wstępu w tej chwili, żebyś... Opowiadając, ale jak, zachwycona? No nie, ja bym dał do tego raczej troszeczkę, wiesz, jakiegoś kryminalnego podkładu, że to była taka sprawa. Zobaczymy, ja w tej chwili nie wiem, ja szukam w tej chwili pierwszego. Dobra, proszę, ale z wejściem, dobrze? No nie wiem jeszcze jak. No, nie chcę szkodzić, bez zobowiązań, ale żeby... Spotkałem na molo Chińczyka, kołysząc się przeszedł koło mnie. Po drodze uśmiechnął się do mnie, więc powiedziałam mu halo. Ja muszę mieć w poniedziałek magnetową, dlatego że jeżeli ja po tych już 10 dniach, to wychodzimy codziennie o 3 spać, jutro i wciągam rano na 9 do radia, żeby to nagrać, no to wykorzystajmy to już od następnego dnia. Dobrze, miej to na głowie. Ja muszę mieć magnetofon. I po drugie, słuchaj, niech ta facetka z miarą przyjedzie do Nowego Światu. To nie ma mowy, żebyśmy między tymi wszystkimi zajęciami jeszcze polecieli do jakichś miar. No nie da rady. Jedno wspólne imię mamy w głowie kwinki, przez to się nie odróżniamy. My dziewczynki, dzień po dniu, tak jak dziś, rąsia w rąsie, jeden cel, wspólna myśl. Warkoczyki, buzie w pąsie, jednakowo roześmiane, mamy minki.
tafu, 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 tararafu, tafu, 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 tararafu, tafu. Tańcowała była szybka babcia z metysami. Urwało się. I spojrzenie po sali. Tararam, 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 bonanza. Bez żadnej muzyki, bez niczego. Za górami, za lasami. Tańcowała szybka babcia z metysami. Tańcowała szybka babcia z metysami. Tararam, 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 tararam. Nie, tararam, 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 tararam. Jo, mało co to się nie stało przyczyną mojej zguby. Bo metysi trzasku prasku chcieli zdybać babcię w lasku. Chcieli zdybać babcię w lasku. I co, i myślę, że mnie zdybali akurat. Chciałem zniknąć z oczu mu, gdy uwagę moją tu zaprzątnęła wyjątkowo zwinna finka. Rudy wiking był w nią wzrok i ja też tak zwolnił krok, bo to była wyjątkowo zwinna finka. Bobek, ile ty wiesz w dolarach za nauczenie się tekstu? Bo ja cię ja dojrzewam się niesłychanie powoli, jak a rasowa wierzę, jabłoń. Wierzę, świetne jest. Co nam wróciów szkoda, bo no, Bogu nasz drodzy moi, wśród wszystkich powodów, aż się roi od playboy. Pauza. Aż się roi od playboy. Ty można coś zaproponować? No. Zrób ten gest, aż się roi od playboy, a ty mu piątkę zasunianek. Dobrze. A się roi od playboy. A się roi od ale ty wiesz, playboy. Ty, ja się to tak bardziej zejść z nich, że oni nie playboy, to my tak, też. Ale nie oni, tylko wiesz, nie ludzie, tylko oni. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale to tylko nie obrażać. Jak mam zrobić? A się roi. A się roi od playboy. A się roi od playboy. Później zostawię, wyjmę pa sobie. Po drodze uśmiechnął się do mnie, więc powiedziałam mu halo. Ty wiesz, ty dotąd musisz nie wyjść wiem, co mi od razu. Tak? Od razu, ja chcę od razu, mieć ściskę tu. Wszystko jedno, ale musisz nią wyglądać. A później ja na tekście sobie dawać wyciągać, ale ja nie chcę mieć fifki. Ja chcę mieć... Tą, tą. Udawać, że to jest... Znaczy, no... Zagrać a bez rekwizytu. W ogóle? O, tak. Jak wolisz, że sobie proszę tak wyciągam. Ubóstwiam. Udawane ubóstwiam. Spotkałam na mnie. Tak, ja też sobie tak myślałem, że tak będzie. Podrygaj go. Cię przeszedł koło mnie. I tak po drodze no uśmiechnął się. Potem do się mnie troszeczkę uspokoiłaś i zaczynałaś też zatrzymaj się. Halo? Tam się mówi i cały czas jesteś w tym... I wiesz co to, żeby to było? Żeby to było tak, że głowa osobno, nogi osobno. Wiesz, że nogi są za formą tego... Czerlestona, a głowa obserwuje. A nie, to nie chodzi mi o to. Chodzi mi o coś innego. Nie chodzi o wejście i ustawienie się w pozie. I stoję tu niby jest poza Czerlestem, a ja zupełnie co innego opowiadam. Rozumiesz, Wojtek? Ustawiam się, no nie wiem, ja właśnie nie wiem, jaka poza, ja wiem, o co mi chodzi. Ustawiam się jakoś tak, tu wiesz, nie wiem, tak. Magda, co znaczy ustawić się? Wiecie co, to ja nie chcę tego śpiewać, bo ja tego nie wiem. Ale kurwas, ty jesteś... Nie, bo nie wiem, przysięgam, ja się na tym długo myślę. Sama się zawsze cię wróżę. I nie mam na to pomysłu. Nie siadaj na mikrofonie. Nie, dziecko drogie, nie, jeżeli ty wierzysz w to, że masz równać ci ustami stanie przed mikrofonem, to będziesz się miała jutro i ci powie. Ale bardzo bym nie chciał, żeby tu była za duża ilustracja ruchowa. A kiedy pogasły latarnie i gwiazdy zabłysły na niebie, zabrałam Chińczyka do siebie i kołysałam go do snu. A kiedy widziałam, że śpi, że grok ukołysał go już, z kieszeni wyjęłam mu nóż, na którym były ślady krwi. No ma, nie wiem, na co mam dzisiaj. Sama nie wiem, tam taram, tam taram, tam taram, tam taram, tam taram, tam taram, 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 nie wiem. Juliet Grekorenka. Juliet Greko. Mazina Skina druga. Mazina Skina. I? Skina. I Dietrich. O, tak, oczywiście. Nawet jeszcze wcześniej możesz pojechać. Tak, tak. Mazina Skina i... Nie. Mazina Skina. Mazina Skina i Dietrich. Nie, Juliet Greko, Mazina Skina i Dietrich.
Ja. Z wrażenia. Tak? Tak. Z wrażenia. I teraz zrób drugą zwrot. Aha, druga moja uwaga. Co mi się nie podoba? Że jeżeli masz to pierwsze pary szoszalał i robisz to pójście w prawo, toś zawsze robiła za dużo tych kroków, że było Paryż, a nie, więc to już było ułożone, że było Paryż, o, szalał, 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 stać na głowę, nalał wszystkie inne polski team. Najlepsze cechy musicalów sobie szalał, tłumy rozpalał, ludzie na to szli jak w dym. Halina, jest 3 dni. Słuchaj, ja jestem głęboko wzruszony, że jest 90%, ale nie ma 10. Słuchaj, dziecko, ja mogę jeszcze rozmawiać na rozmaite tematy. Ale bez Rajstop nie ma premiery. No na miłość boską, to się nie mieści w głowie. No przecież żyjemy w XX wieku. No dobrze, nie wypuszczę gołych dziewczyn z nogami w zimie. No dajże ty święty spokój. W ogóle tego się teraz nie praktykuje. Nie wiem, nie znam się. Ja muszę mieć te Rajstopy. Odwracasz się tylko tyle. Popatrz, nie. Ręką, powolutku ci zrobię. Co to, salon czysty? Patrz, masz pistolet, już masz ujęty. I w drugą stronę się obracasz, pokazujesz mi, każesz w drugą stronę się obrócić, a sam w drugą się obracasz. To tu się, prawo się obraca. A no prawo! No tak mówię cały czas. Salon czysty, pa, odwraca się tam. I pa. Tak, ręka. Tak, z pistoletem. O tak. Ale przez niego ramię można spojrzeć na salon. To tak. Właśnie, co to jest? Salon czy stypa? Salon czy stypa? Idziesz do prawą nogą do tyłu. Tak. Nie, kotynku, mówisz zawsze ta z prawą. No tak. Prawa noga, tak, idziesz? Nie przesuwaj. Drugą nogę musisz ustawić. Raz, drugą dostawiasz. Dwa i z tego odwrót. O, ręka do przodu tam musisz. Tak, o, to jest taki. O, tak. Ale ty... Tak. Pach, pach. Wychodzisz sobie. Ty mnie zna... Ty mnie znajdź coś na zakończenie numeru, to będę ci wdzięczna. A właściwie dlaczego tutaj tak nudno? Co to jest? Salon czy stypa? Ja. Ale sobie, no to nie jest fajne, no, bardzo fajne. No dobrze, no ja rozumiem, przyjaciół, ale macie jakie, wy macie ręce przy sobie, no. No ale nie. Lubisz, co? No zresztą ty obejmiesz sobie jak... A nie może troszeczkę tam podciosać to? Wie pan co, bo ja nie daję rady, no. Nie można, bo i w pistoletach. Mieści się. Tak, to jeszcze, jak się tak, wiesz, zmogę w sobie i... Co to jest? Salon czy stypa? Cio! Tak. Och, że mogę, patrz, tam chciałam. Nie mam siły, no nie mam siły. 2 godziny, do mnie naciśnie. Nie nacisnę, bo jest tu wykręcone i... Ach, nie mogę. Pierwsza część, po pierwszej części zrobimy sobie 10 minut przerwy. Pomyłka, przemyłka, przetentegowanie, wszystko w porządku. Jedzie, od tej chwili zaczynamy całość, proszę. W momencie, kiedy w USA kabaret Dudek program grał, ogólną uwagę zwróciło i wszystkich porciło to. Przecież się mówi o gogo, gaz przy tym blask. Powiedzmy mi huana wraz. I pobyt opadek zaczynał na rewir i kina, bo a tylko mówił o gogo. No w nocy wachta, potwornie ciężka. Głowa mi opada, ale nic, stoję. Ludzie morza mają to do siebie, dlatego tak odbijają od innych. No i wreszcie rano. Siu, di du, di du. Da, 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 di, da, 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 da. Da tup 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 tup. Tu pod biały mech, o pokład pusty. Tu pod biały mech, o Jezusku! Niesmak w pustę, strasznie wszedł mi w krew. Ten tu pod biały mech. Siudi tu, di tu. Da 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 da.
się przeszedł koło mnie. Po drodze uśmiechnął się do mnie, więc powiedziałam mu: halo, a w barze na rogu był tłok, a w barze przy ladzie był szum. Mój Chińczyk milcząc pił grog, a ja śpiewałam pijąc rum. Sama nie wiem, na co mam dzisiaj smak. Sama nie wiem, czego mi dzisiaj brak. Czy powiedzieć nie, czy powiedzieć tak? A kiedy pogasły latarnie i gwiazdy zabłysły na niebie, zabrałam Chińczyka do siebie i kołysałam go do snu. A kiedy widziałam, że śpi, że grog ukołysał go już, z kieszeni wyjęłam mu nóż, na którym były ślady krwi. Sama nie wiem, na co mam dzisiaj smak. Sama nie wiem, czego mi dzisiaj brak. Hecak, gdy ktoś się żywa w zbożny świat, wielka patronka mu przyświeca, gdy jedno święto mów. Na śniadek pieniny musi znowu wydzielać bukiet róż. Nie da ja się tego puści, powinny wiedzieć już. Jedno wspólne imię mamy, człowiek winki, przecież się nie odróżniamy. My dziewczynki, rąsia w rąsie, jeden cel, jedna myśl, warkoczyki buzie w kąsie, jednakowe roble śmiane, mamy minki, że jesteśmy rozdzielani. My dziewczynki, czerwimy na zaginęły, już otóż. No a teraz czeście, będzie przerwa i już futa! O, gdzie jak nie u nas, wszystkim dobrze się powoli. O, jest, jest, jak nam się! Bo gdzie jak nie u nas, nadmiar dewiz nie zaszkodzi. Zły rości nie doje, czas poświęcasz na zabawę i wyjdziesz na swoje, choć nie ruszysz palcem nawet. Bo gdzie jak nie u nas, z dobrobytu aż się dyszy, uwielbia zebrania, w licznym gronie towarzyszy. Po prostu słów szkoda, no bo u nas, drodzy moi, z tych wszystkich powodów aż się roją playboy. Aż się roją playboy. Jak to jednak ten czas leci i od dziwożenia z oczu płyną, to już trzeci, to już trzeci, to już trzeci dudka finą. I choć może to banalne, jednak muszę wyznać szczerze, że spędzamy czas w normalnej, miłej, ludzkiej atmosferze. Już. Praca dobra, brawa z góry. Garnitury, premia z głowy, efekt wyższej koniunktury polityczno-estradowej. Nic nie pamiętam. Wiecie, która jest godzina? Drobna trzecia. Właśnie mogłem być na śniadanie. Halinka, zwracam ci uwagę, że mamy dzień historyczny. Trzecia premiera. Słuchaj, dziecko, ty wiesz, czego nie było wczoraj, tak? No, nie, ja nie chcę się po prostu wtrącać. Ja mam zaufanie, że to będzie, bo ostatecznie zawsze jakoś tak było. Nie, ja...
Ja w ogóle idę na spacer, powtarzam teksty, odprężam się, bo za chwileczkę zwariuję. Więc chociaż żal nam wszystkim jest szalenie, żeby pana rozstać się. Lecz Dudek nigdy się nie zmieni i stąd płynie wniosek, że spotkamy się na nowym świecie. Dla ciebie tam krzesełko mam. Na przyszły raz będziesz szał, będziesz się wzmyślał, spotkamy się.